Siemanko, witamy z Czerwonego Smoka. Ola Rola. Cześć, witam wszystkich. Może na początek wytłumacz w ogóle genezę twojej przeprowadzki do Poznania, zmiany otoczenia, klubu, miasta, w którym mieszkasz. Co się wydarzyło, że podjęłaś taką decyzję? Okej. No właściwie cała sytuacja na świecie, która się wydarzyła, jakby wymusiła na mnie, gdzieś tam już wcześniej o tym myślałam, żeby podjąć zatrudnienie, bo jednak no z tymi sponsorami bywa różnie i biorąc pod uwagę, wiesz, tą całą pandemię, no to wiedziałam, że może być jeszcze bardziej różnie. Więc stwierdziłam, że chciałabym mieć, że lepiej generalnie się czuję, gdy mam ten stały dochód. Wiem, że tego pierwszego czy dziesiątego będę miała jakiś zastrzyk gotówki. Także poszukałam sobie pracy. Znalazłam pracę i właśnie przez tą pandemię przeszliśmy na pracę zdalną. W Warszawie byłoby ciężko pogodzić tak czy inaczej treningi z pracą, bo miałam godziny pracy 8-16 lub 10-18. W WCA treningi są o godzinie 11. Gdzieś tam no, mogłabym próbować to łączyć, gdzieś chodzić na grupy wieczorne i tak dalej, ale no, to by było już takie ciężkie do ogarnięcia. Także w momencie, gdy się dowiedziałam, że właśnie będę miała możliwość pracy zdalnej, stwierdziłam, że kurczę, skoro nic mnie nie ogranicza, no to mogę gdzieś tam sobie poszukać innego klubu. Też nie ukrywam, że tak już z perspektywy czasu widzę i czuję, jak Warszawa była dla mnie męcząca, dla mnie jako dla osoby, która nie jest mobilna. Jak wiele czasu, energii pochłaniały dojazdy, dostanie się z punktu A do punktu B. No, mimo, że miałam cały dzień jakby na treningi, mogłam to sobie spokojnie poukładać, no to i tak jakby dużą część w ciągu dnia pochłaniały mi dojazdy. To były jakieś 4 godziny przykładowo i to było strasznie męczące i irytujące, bo spokojnie w tym momencie na przykład mogłabym sobie ten czas przeznaczyć na jakąś regenerację, odpoczynek. Także tutaj stwierdziłam, że przyjeżdżam do Poznania ze względu na Ewelinę Woźniak, która walczy w tej samej kategorii. Gdzieś tam zagadałam do niej, zapytałam, czy byłaby otwarta na taki pomysł. No, ona to przegadała też ze swoimi trenerami, stwierdzili, że jej kierunek jest inny niż KSW, więc nie kłócimy się ze sobą. Gdzieś tam nie, najprawdopodobniej no, i tak byśmy gdzieś tam w przyszłości nie były ze sobą zestawiane, więc czemu nie? Także dostałam zaproszenie, spakowałam się i przyjechałam tutaj. I jak ci się żyje w Poznaniu? No super, właśnie nie wiem, jakoś w ogóle już pierwszego dnia jak tutaj przyjechałam, trochę sobie pochodziłam i fajne, kompaktowe miasto, właśnie te odległości są znacznie mniejsze, właściwie jak musiałam się gdziekolwiek dostać, to się okazywało, że za każdym razem, w którą stronę Poznania bym nie musiała jechać, to było 15 minut tramwajem od miejsca, w którym mieszkam, także bardzo fajnie, zresztą też zostałam fajnie przyjęta tutaj, mam to wszystko poukładane tak, że siedzę tu mniej więcej od 8 do 21. O 8 rano robię trening, później dzięki właścicielom, uprzejmości właścicieli Czerwonego Smoka, tam na górze sobie siedzę od 10 do 18, pracuję i później schodzę na drugi trening, także bardzo przyjemnie. Kurde, to naprawdę tu spędzasz całe dnie dosłownie. No tak, zgadza się. No tak jak mówię, 8:21 zazwyczaj stąd wychodzę. Ale jest, jak widzisz, tutaj też fajny krajobraz, jak się zacznie marzec. Już się zaczął marzec, no, Ola. No, ale chodzi mi o ciepły marzec, nie takie przedwiośnie, które mamy. No to jeszcze sobie będę na pomoście wychodziła, wiesz, słoneczko, leżaczek, laptop na kolanka i będę sobie przed jeziorkiem pracować, także spoko. To nie za dobrze ci będzie już wtedy? Będzie optymalnie, trzeba sobie, wiesz, radzić w życiu.
Ej, bo wy tego nie widzicie, ale tu jest naprawdę pięknie, a jest dzisiaj szaro, zimno i ponuro. Ja pamiętam, widziałem u Borysa... Nie ma wody w jeziorze. No i jest spuszczona woda częściowo, nawet w większej części. Ale ja widziałem u Borysa jakąś relację na YouTube właśnie z tamtego roku. Tu są i sporty wodne, i imprezy, i tu się naprawdę sporo dzieje, więc no jest naprawdę fajnie. Natomiast Ola, trenujesz, a będziesz walczyć? Wiadomo coś o jakiejś walce, są jakieś propozycje, są jakieś rozmowy, coś się dzieje w tym kierunku? Trenuję, będę walczyć. Bardzo chciałam wystąpić na tym marcowym KSW, ale nie udało się dopiąć tego terminu. Więc gdzieś tam na jednej z kolejnych następnych gal coś tam się wyklaruje. No wiadomo, nie będę teraz mówić, zostawiam to organizacji do ogłoszenia. Czyli żadnych informacji o przeciwniczce, kategoria wagowa jaka? 52. Czyli już zostajesz w tej kategorii, już nigdzie więcej wyżej się nie wybierasz? Nie, raczej 52. Jak w ogóle zostałaś przyjęta w Czerwonym Smoku przez tutejszą ekipę Smoków? No jest okej. Okay. Bardzo fajnie się zaaklimatyzowałam. Tak jak mówię, no większość treningów MMA, bo tutaj też tak jest MMA wieczorne. Jest MMA wieczorne, to jest taka grupa średnio zaawansowana, na niej właśnie trenuje Ewelina, a grupa zawodnicza trenuje rano, więc ja na tą grupę zawodniczą przychodzę tylko raz, też sobie tak poprzestawiałam pracę, że przychodzę w piątki, także z tą grupą zawodniczą stricte za dużo nie pracuję, ale generalnie fajnie, no robię wiesz, sobie tarczki z trenerem Bartkiem Jezierskim. Jestem bardzo zadowolona. Parter robię raz w tygodniu z Filipem Sadowskim. Też jest bardzo spoko. No te zapasy u trenera Arka Cordusa też mega. Jeszcze właśnie przychodzi do mnie taka młoda zapaśniczka, więc razem sobie te zapaski robimy. Także fajnie jest z kim robić, fajnie się zaklimatyzowałam i mam nadzieję, że już tutaj sobie zostanę na dłużej. Widziałaś walkę Karoliny Owczas z Justyną Chabą? Tak, widziałam. Jakie wrażenia odnosi tego starcia? Wiesz co, no właśnie ta walka pokazała to, o czym ja mówiłam odnośnie Karoliny Owczas, czyli no, że ta stójka, na której ona się promowała jako wiesz, pięściarka, że no, za bardzo nie istnieje. A to, o czym ja mówiłam, a mi się nie udało tego jakby pokazać, udowodnić. Ale mimo wszystko, nie wiem, no, nie była to zła walka. Fajnie i jedna i druga się zaprezentowała. No, Karolina, zwłaszcza te zapasy ofensywne, bardzo fajnie jej wychodziły. No zabrakło u niej wykończenia, widać było, że jednak wiesz, zapasy generują bardzo dużo, dużo siły, zabierają dużo tlenu i widać było, że po prostu gdzieś tam fizycznie nie była przygotowana na taki wysiłek i dlatego tak później wyszło, że obalała pewnie i nie miała gdzieś tam za bardzo siły wykończyć akcji. Ola, jakie są plany na ten rok twoje? Czy skupiasz się na pracy zawodowej, patrzę teraz na twoje biuro, a walki są tylko dodatkiem, czy ta praca jest dodatkiem, póki walki nie przyniosą ci takich pieniążków, że już pracować nie będziesz musiała? Kurczę, wiesz, no myślę, że marzeniem każdego zawodnika jest utrzymywanie się wyłącznie z walk, ale nie wiem, szczerze mówiąc, ja żebym miała taką chłodną głowę, żebym miała taki spokój, no to musiałabym, nie wiem, nazbierać sobie, no nie wiem, z 200 koła mieć na koncie, tak żebym miała poczucie, że jeżeli, nie wiem, będę miała walkę, wydarzy się jakaś kontuzja, coś poważniejszego, to żebym nie miała paniki, kurczę, muszę szybko szukać pracy i tak dalej. Więc nie wiem, jeżeli kiedyś zarobię 200 koła, no to może się zastanowię nad tym, żeby chociaż na chwilę zająć się tylko sportem, ale nie wiem, ja tak naprawdę, wiesz, ja trenuję, bo lubię, sprawia mi to bardzo dużo satysfakcji, jest to jakiś mój sposób na życie. Natomiast no, ja sobie zdaję sprawę gdzieś tam, to może i nie jest dobre, nie? Bo zazwyczaj zawodnicy, którzy osiągają największe sukcesy, są strasznie pewni siebie, gdzieś tam to już zakrawa o arogancję i tak dalej.
No, ja gdzieś mam z tyłu głowy, że zaczęłam trenować bardzo późno, bo mając 24 lata i czasami mi się wydaje, że pewnego poziomu nie przeskoczę i gdzieś tam nie robię sobie jakichś super planów wiesz, na tą karierę. Po prostu chcę robić plany od walki do walki i zobaczę, gdzie mnie to zaniesie. Ale jak trenuję, no to też poświęcam temu wszystko, co mam. Cała moja uwaga jest na tym skupiona. Po prostu nie zamierzam sobie robić jakichś tam planów, jakichś takich większych. Na razie jestem w KSW, mam kolejną walkę. Jak wygram kolejną walkę, będę chciała stoczyć kolejną i po prostu zobaczę, dokąd mnie to zaprowadzi. A ile chciałabyś tych walk stoczyć w tym roku? Chyba każdy zawodnik zawsze odpowiada, że 3, to powiem tak. No samo. Nie. Sebastian powiedział przed chwilą, że 5. Tak? O, no ale 3 to jest takie minimum, nie? Że ktoś chciałby stoczyć. No, Sebastian jest ambitny, więc wcale mu się nie dziwię. Dobra, może teraz wyszło, że jestem mniej ambitna. Nie, ja po prostu realnie patrzę na sytuację. Wiadomo, że KSW teraz przyspiesza z tymi galami. Ma być chyba jedna gala co miesiąc, tak w miesiącu, więc pewnie będzie to realne w jego przypadku. Biorąc pod uwagę jeszcze, że walczy w kategorii 70, więc jest bardzo, bardzo rozbudowana. No, natomiast kategorie kobiece, gdzieś tam realnie na to patrząc, statystycznie toczy się te 2-3 walki, więc myślę, że jeżeli niedługo stoczę jedną, może we wrześniu kolejną, może w grudniu kolejną, to myślę, że będzie taki maks. Okej, Ola, mam jeszcze na zakończenie kilka pytań od naszych wspierających. Okay. Patrick Green, w sumie tylko od niego, ale sporo tych pytań. Siema Olu, jak zdrówko? Dziękuję, cześć. Bardzo dobrze. Nie wiem, co mogę więcej. Nie mam żadnych kontuzji, żadnych urazów. Jest wszystko w porządeczku. Jest okej. Czemu podglądasz już tutaj? Ja mam soczewki, tak nic nie widzę. Wiesz co, bo o plany Cię zapytałem, o tą kategorię wagową Cię zapytałem, więc tak naprawdę zostało już tylko jedno pytanie, ale bardzo ciekawe i specjalnie Cię o to nie pytałem, żeby to było Patryka pytanie. Czy nie uważasz, że KSW powinno zatrudniać więcej kobiet, żeby można było budować i w przyszłości wyłonić mistrzynię w dwóch kategoriach wagowych? Czy w dwóch kategoriach wagowych? No ja myślę, że KSW idzie w tym kierunku. Idzie w tym kierunku, no już zatrudnił Karolina Wójcik, Sylwia Juśkiewicz się pojawiła, wiem, że gdzieś tam pewnie też będą plany na to, żeby rozbudowywać tą kategorię 52, 57 pewnie tak, a Karolina Owczarz przecież ma schodzić do 52, podobno, nie wiem, w sumie gdzieś tam były jakieś takie głosy. No i jest teraz Justyna Chaba, pewnie też będą budować to 57-52. A nie za słabo w ogóle KSW dba o kobiety, w sensie o fighterki? Nie za mało twoim zdaniem jest walk? No bo na 3 gale załóżmy mamy jedną walkę pań. Wiesz, no mogliby robić więcej, ale też jest kwestia tego, ile nas jest w Polsce teraz walczących zawodowo. No, w sumie ja parę dziewczyn bym mogła wymienić. No, nie walczyłam nigdy właśnie z Karoliną Wójcik, nie walczyłam nigdy z Sylwią Juśkiewicz. Jest jeszcze Olga Michalska, gdzieś tam, tylko że Olga jest w Babilonie. Jest Anita Bekus. Także jest trochę tych dziewczyn i no, ja myślę, że będą powoli to rozbudowywać. No by, Ola, także co? Będą informacje o walce, to pewnie jakoś się zgadamy, coś nagramy. No ja co, życzę Ci powodzenia, zdrówka i kurde miłej atmosfery w pracy. Oczywiście, dziękuję. To jest najważniejsze. Dzięki. Dobra, dzięki.